Premier poinformował o oficjalnej decyzji dotyczy centrów handlowych i pozostałych sklepów. Nie pozostawił już żadnych wątpliwości. Premier Morawiecki zjawił się piątkowym wieczorem na oficjalnej konferencji dotyczącej obecnej sytuacji w Polsce związanej z panującym na świecie wirusem. Nie da się ukryć, że z dnia na dzień zarażonych przybywa, co poskutkowało m.in. decyzją o dwutygodniowej przerwie od szkoły. To jednak nie jedyne środki zapobiegawcze, jakie rząd postanowił zastosować. Wiele wątpliwości budził los galerii handlowych oraz innych sklepów, które dotychczas były oblegane przez społeczeństwo. Premier w końcu rozwiał wszelkie wątpliwości. Co dalej z galeriami handlowymi i innymi sklepami? Premier zadecydował w czasie konferencji. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wielu nowych krokach, jakie zamierza podjąć polski rząd, by zapobiegać kolejnym zarażeniom koronawirusem. Poruszył m.in. kwestie marketów, mniejszych sklepów oraz centrów handlowych, które od minionej środy są oblegane przez Polaków, robiących zapasy żywności. Premier Morawiecki zaznaczył, że choć sklepy nadal pozostaną otwarte, ruch galerii handlowych będzie ograniczony. Od nocy z piątku na sobotę w Polsce zostanie ograniczona działalność galerii handlowych, a także działalność barów i restauracji. Poza galeriami handlowymi ograniczenia nie obowiązują. Wszystkie sklepy i punkty usługowe, a także bankowe zostają otwarte. Podjęliśmy też decyzję o zawieszeniu wszystkich pubów, restauracji, kawiarni, klubów i barów. Ponieważ tam gromadzą się ludzie, poinformował premier Mateusz Morawiecki, dodając, że wszystkie lokale gastronomiczne nadal mogą świadczyć usługi na wynos. Dzisiaj grzeje, 1. Szpitale rozsyłają pilny SMS-Y do Polaków. Komunikat najwyższej rangi 2. Lekarz oszacował, ile miesięcy będzie trwać wirus w Polsce. Musimy szykować siły. Warto zatem zaznaczyć i jednocześnie zaapelować, by Polacy nie wpadali w panikę. Należy zgromadzić taką ilość żywności, by nie trzeba było koniecznie odwiedzać sklepów każdego dnia. Choć zarządzono, by przez następne tygodnie ograniczyć maksymalnie wyjście z domu, dzięki otwartym sklepom Polacy nadal mogą robić zakupy. Jednocześnie pamiętajcie o zachowaniu minimum metra odległości od osób kaszlących lub kichających. Najlepsze newsy dnia, źródło, Gazeta. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.